W najbliższą niedzielę, 7 stycznia, wyjątkowe wydarzenia w Rudzie Śląskiej. Noworoczny koncert charytatywny Fundacji TVS. Każdy zakupiony bilet będzie traktowany jak cegiełka, która zasili konto fundacji i wspomoże rehabilitację nastoletniego Maxa. Od kilku lat Fundacja TVS przy współpracy z telewizją oraz Radiem Silesia organizują koncert noworoczny. W tym roku odbędzie się on w Domu Kultury Bielszowice. Pomoc skierowana jest między innymi do Maxa z Czerwionki Leszczyn, który cierpi na nieuleczalną chorobę Neumana-Pika, a koszt jego leczenia i rehabilitacji to ponad 15 tysięcy złotych miesięcznie. To choroba genetyczna, która powoduje problemy z napięciem mięśniowym, pamięcią, pogarsza się też mowa i zdolność przełykania. To również padaczki. Jest nieuleczalna, jednak terapia spowalnia jej postępy. Bilety cegiełki można jeszcze kupić bezpośrednio przed koncertem w Domu Kultury Bielszowice. A na scenie pojawią się m.in. Kola i Jula, duet Karo, Bernadeta Kowalska i The Silvers.